Oblicz obwód równoległoboków. Równoległobok jest to czworokąt, który ma dokładnie dwie pary boków równoległych. Boki równoległe mają te same długości. I tutaj na tym rysunku mamy kilka różnych liczb. I co nam będzie potrzebne do obliczenia obwodu równoległoboku? Otóż obwód równoległoboku jest to suma długości wszystkich boków wielokąta, w tym przypadku równoległoboku. I teraz tak, jeżeli ten bok ma 6,5, to bok naprzeciw leżący również ma 6,5 cm, tak? Czyli ile takich boków po 6,5 cm mamy? Dwa. Zawsze tak będzie, że dwa boki mają tą samą długość, więc 6,5 cm pomnożę przez 2. Bo obwód jest to suma długości wszystkich boków danego równoległoboku. I teraz mamy jeszcze kolejny bok, który ma długość 4,5 i bok naprzeciw leżący również ma 4,5 cm. Tak? Czyli możemy powiedzieć, że jest to 4,5 razy 2, bo dwa takie boki są. No i teraz policzmy. Tak, przypominam, że mnożenie jest najważniejsze, więc 6,5 razy 2 to jest 13 cm. Tak? Natomiast 4,5 cm razy 2 to jest 9 cm. I teraz 13 plus 9 to jest 22 cm. Więc obwód tego równoległoboku wynosi 22 cm. Przypominam, że nie wszystkie liczby będziemy zawsze wykorzystywać w zadaniach, tak? Tutaj na przykład jest podana wysokość, ale do obwodu w ogóle ta wysokość jest nam niepotrzebna. Dziękuję.